Dwie minuty, dokładnie tyle dzieliło Piasta od wygranej w ostatnim meczu rundy jesiennej trzeciej ligi. Niestety bramka Artioma Karastojana w końcówce pozbawiła nas trzech punktów w Żmigrodzie i musimy zadowolić się remisem. Moimi gośćmi dzisiaj po meczu był Maciej Koziara, zawodnik Miedzi Legnica, Marcin Puska, szkoleniowiec gości oraz Łukasz Mozer, nasz pomocnik. Z nami Maciej Koziara, pomocnik Miedzi Legnica. Maćku, w ostatnich minutach tutaj urywacie jednak punkt Żmigrodzianom. Tak, dokładnie. Cieszymy się bardzo z tego powodu. Myślę, że z przebiegu meczu byliśmy drużyną przeważającą. Drużyna gospodarzy z naszego błędu tak naprawdę strzeliła bramkę później. Nie za dużo sobie stworzyli sytuacji. Cieszy na pewno, że walczyliśmy do końca i udało się strzelić tą bramkę w końcówce. To prawda, mieliście więcej posiadania piłki, natomiast dużo niepewności z tyłu dokładnie u Was. No i niestety jeden z tych błędów skończył się bramką. Skąd to się wzięło, że takie ciężary mieliście, mówiąc kolokwialnie, z wyprowadzaniem piłki nieraz? To znaczy drużyna gospodarzy pierwsze minuty nas przypresowała, grali wysokim pressingiem. Ciężko nam było się w tym odnaleźć, jednak myślę, że z każdą minutą Piast opadał z sił, my trochę doszliśmy do siebie po tej bramce i myślę, że już się otrząsnęliśmy i z każdą minutą było coraz lepiej. Dzięki tej bramce i remisowi ostatecznie 1-1 kończycie tą rundę na 12 miejscu. Teraz czas na odpoczynek. Jakie plany na tą przerwę zimową? Tak, cieszymy się, że zakończyliśmy tą rundę nie porażką. Jakie plany? No na pewno odpoczynek. Mamy teraz tydzień wolnego, później jeszcze się spotykamy na 2 tygodnie treningów i się rozjeżdżamy do domów i zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję bardzo. Dzięki. Z nami Łukasz Mozer, zawodnik Piasta Żmigród. Łukaszu, bardzo blisko było tutaj, żeby wygrać. Niestety w końcówce ta bramka stracona. Tak, niestety straciliśmy bramkę już w doliczonym czasie gry. Było blisko, no trochę za bardzo się cofnęliśmy przy tej sytuacji ostatniej. No niestety, no. Ale ważne, że mamy jeden punkt w kontekście całej tej rundy. Ważny punkt, co daje nam wyjście ze strefy spadkowej i pewną zimę. Właśnie a propos tej zimy, jakie teraz plany na tą zimę? Co powiedział Wam trener Socha? Ile czasu macie dla siebie i kiedy powrót do treningów? Czy coś więcej wiesz na ten temat? Czy teraz mamy wolne, na grudzień dostaniemy rozpiski. Wracamy do treningu 7-8 stycznia. Czyli teraz na pewno więcej czasu w końcu dla swojej rodziny, dla córeczki i dla żony? Na pewno. Dzięki wielkie. Powodzenia. Naszym gościem po meczu Piasta Żmigród z rezerwami Miedzi Legnica jest Marcin Puska, szkoleniowiec drużyny gości. Trenerze, trudny mecz dla Was, chociaż moim zdaniem tutaj więcej mieliście posiadania piłki przez cały mecz, no i końcówka jednak szczęśliwa dla Was. Zgadzam się, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, no to byliśmy zespołem dominującym i zespołem, który stworzył sobie więcej sytuacji do zdobycia bramki w tym meczu, no ale było to też spowodowane tym, że gospodarze szybko zdobyli bramkę, albo inaczej mówiąc, podarowaliśmy im tą bramkę, bo można powiedzieć, że praktycznie taka sama sytuacja jak w meczu Piasta Żmigród z Rowem Rybnik, gdzie też uczulaliśmy naszych zawodników na takie granie właśnie zespołu Piasta, jednak no, nie do końca gdzieś te informacje właściwie przytrafiliśmy, no i przez to Piast zdobył bramkę i mógł sobie ustawić się niżej i kontrować. Też bardzo dobrze funkcjonowały wszystkie trzy linie. Ale no mówię, tych sytuacji, mimo że Piast dobrze broni, to udało nam się kilka dogodnych stworzyć. Uważam, że powinniśmy zamienić te sytuacje na bramki. No jednak nie udało się to w pierwszej połowie. Druga połowa już trochę bardziej otwarta. Też Piast mógł kilka razy nas skarcić, ponieważ groźnie wychodzili po przechwytach, jednak no, nie udało się. My graliśmy do końca, dobre zrobiliśmy zmiany, dały one jakość i w konsekwencji udało się tutaj wywieźć punkt. No, można powiedzieć, że z jednej strony jest niedosyt, bo stworzyliśmy tych sytuacji dużo, mogliśmy zdobyć więcej bramek, ale koniec końców zdobyliśmy bramkę w doliczonym czasie gry, więc na pewno ten punkt trzeba szanować. Na pewno ważny dla Pana mecz też ze względu na to, kto jest trenerem Żmigrodzian. Wiemy dobrze, że współpracował Pan z naszym trenerem Kamilem Sochą w Siedlcach jako asystent, jak Pan wspomina ten czas i czy był to taki ważniejszy właśnie dla Pana mecz przez to, kto tutaj naszą drużynę kieruje?
Znaczy, na pewno znamy się tutaj z trenerem Sochą, pracowaliśmy razem w Siecach, dlatego no, ten mecz też zawsze jest fajnie wygrać. No, jesteśmy, można powiedzieć, kolegami, spotykamy się w wolnym czasie, rozmawiamy na temat piłki i dlatego myślę, że zarówno ja, jak i tutaj trener Socha chciał ten mecz wygrać, tym bardziej ostatnia ta pasa 6 meczów bez porażki, to też pokazuje, że mimo tego, też kryzysem bym tego nie nazwał, jeżeli chodzi o początek, bo gdzieś tam zawsze brakowało, tutaj analizując mecze Piasta, trochę szczęścia. No a tutaj też ten no, pokazał swoją wielkość, tak, i brawa na pewno dla osób zarządzających klubem, które wytrzymały ciśnienie i w konsekwencji Piast do dobrej gry dołożył również punkty. Dziękuję pięknie.